Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Skóra rąk w normalnych warunkach jest zanieczyszczona drobnoustrojami, które znajdują się na jej powierzchni lub w głębszych warstwach, w szczelinach, mieszkach włosowych i zachyłkach gruczołów potowych. Drobnoustroje, znajdujące się na powierzchni skóry, nazywamy florą przejściową, bytujące w jej głębi florą osiadłą. Antyseptyki stosowane do odkażania rąk to alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, mydła antyseptyczne. Aseptyka jest to postępowanie mające na celu dążenie do jałowości bakteriologicznej, np. pomieszczeń narzędzi materiałów opatrunkowych, w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska. Aseptyka polega na postępowaniu uniemożliwiającym zakażenie uprzednio wyjałowionych przedmiotów. Na przykład narzędzi chirurgicznych, implantów, środków opatrunkowych oraz naturalnie jałowych, na przykład niektóre części ciała, większość ran operacyjnych. Sterylizacja to zabiegi umożliwiające uzyskanie bakteriologicznej jałowości. Pozwalają one uwolnić przedmioty od drobnoustrojów chorobotwórczych i lub ich przetrwalników powodują nieodwracalną inaktywację wirusów. Dezynfekcja to zabiegi polegające na niszczeniu, to jest obniżeniu liczby drobnoustrojów chorobotwórczych, znajdujących się na powierzchni przedmiotów lub w ich wnętrzu, w stopniu takim, że nie stworzą niebezpieczeństwa zakażenia. W wyniku dezynfekcji zniszczeniu mogą ulec najbardziej wrażliwe wegetatywne formy bakterii grzyby chorobotwórcze, mniej wrażliwe prątki gruźlicy, wirusy bezotoczkowe oraz najmniej wrażliwe formy przetrwalników spory. Antyseptyka jest to stosowanie środków bakteriobójczych w miejscu ich wysiewu na powierzchni ciała, gdzie możliwe jest powstanie zakażenia na skórze, w błonach śluzowych, zranieniach lub też w polach chirurgicznie odsłoniętych lub otwartych. Celem antyseptyki jest zapobieganie kolonizacji lub zakażeniu przez przywrócenie jałowości zakażonym przedmiotom lub ranom w wyniku stosowania preparatów bakteriobójczych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.